Witam serdecznie na kanale Magia Kuchni. Dzisiaj przygotujemy ciasto czekoladowe na zimne. Do ciasta potrzebować będziemy mleko, budynie czekoladowe, mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, cukier, masło lub margarynę, herbatniki czekoladowe, dżem z czarnej porzeczki oraz kakao. Zacznijmy od budyniu. 1,3 litra mleka używamy, przy czym te 300 ml odlewamy sobie. Będziemy mieszać z mąką ziemniaczaną, z łyżką mąki ziemniaczanej, łyżką mąki pszennej i trzema budyniami bez cukru. A tutaj gotujemy litr mleka, gdzie dodajemy 250 g cukru. Wszystko zagotowujemy. Jak się mleko zagotuje, to dolewamy naszą mieszankę. Tak jak mówiłam, mleko, mąki plus budynie. Wszystko ze sobą mieszamy. Musimy cały czas mieszać, żeby się nie przypaliło, nie przywarło. Pamiętajmy, żeby budyń się zagotował, nie zgęstniał tylko, a zagotował. Czyli cały czas mieszamy, aż się zagotuje. Takie gejzery powietrza będą mówiły nam, że budyń się już zagotował. Wtedy przykrywamy folią aluminiową. Budyń, nie garnek, tylko budyń. I zostawiamy do całkowitego ostygnięcia. Kiedy budyń już sobie tam wystygnie, to troszeczkę potrwa, szczególnie w lecie, ale w zimie. Można wystawić na balkon, czy włożyć w zimną wodę, on będzie szybciej stygł. Jak nam przestygnie już, to masło lub margarynę. 200 g ucieramy na puszystą masę, do której dodajemy partiami nasz wystygnięty budyń. Państwo wiedzą, ten budyń jest już taki sztywny, on jest naprawdę bardzo wystygnięty. To nam się ciężko rozmasowuje, ale damy radę. Tak nam powstała taka masa. Tą masę podzielimy na 3 części. 200 g masy zostawiamy sobie, a resztę dzielimy na dwie równe porcje. Foremka, którą wyłożyliśmy herbatnikami czekoladowymi, tam czasami trzeba je dociąć, na nie wykładamy pierwszą porcję naszego budyniu. Rozsmarowujemy po całości oczywiście, wszystko wyrównujemy, zakrywamy te nasze herbatniki wszystkie. Powolutku, bo budyń jest taki lekko ciągnący, ale udało się. Druga warstwa herbatników rozkładamy po całości. Ją też przypuszczam, że będą musieli Państwo miejscami dociąć, żeby herbatniki równomiernie pokryły całość foremki. Na tą porcję wykładamy nasz dżem porzeczkowy. Porzeczki czarnej oczywiście, nie z czerwonej, i rozsmarowujemy po całych herbatnikach nasz. Tutaj zużyliśmy około 350 g tego dżemu z czarnej porzeczki. Na ten dżem wykładamy kolejną porcję herbatników. Tak lekko dociskajmy, żeby wszystko się ze sobą połączyło. Na to wykładamy drugą porcję masy budyniowej i ją również trzeba będzie rozłożyć po całości, przykrywając herbatniki, wyrównując brzegi, kąty, boki i tak dalej. Powolutku, aż się wszystko nam uda. Na to wykładamy kolejną warstwę herbatników, tym razem już ostatnią. Też leciutko dociskajmy, żeby wszystko się ze sobą połączyło. Tu już nie trzeba tych herbatników docinać, przynajmniej w naszym przypadku, a nie, przepraszam, jednak mimo wszystko. I ostatnia porcja, ta będzie taka cieniutka. Tu chodzi tylko o przesmarowanie tych herbatników, żeby je leciutko tylko przykryć. Najlepiej jak sobie ten budyń porcjami rozłożymy, będzie łatwiej nam go rozsmarować. Powolutku, konsekwentnie wszystkie herbatniki trzeba rozsmarować. Dlaczego rozsmarowujemy? No bo będziemy opruszać nasze ciasto kakao. To kakao na budyniu będzie się trzymało dużo fajniej niż na samych herbatnikach. Takie ciasto wstawiamy do lodówki na minimum 12 godzin. Po tym czasie zostaje mi tylko życzyć smacznego i zaprosić na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.